Piekoszowie odbyła się jedna z rund Świętokrzyskiej Ligi Szkółek Kolarskich o Puchar Zbigniewa Piątka, wójta gminy Piekoszów. Drużynowo Szkółka Kolarska z gminy Piekoszów, klub sportowy Feniks Jaworznia, uplasował się na czwartym miejscu. Dodatkowo zawodnicy tej szkółki wywalczyli 5 pucharów w różnych kategoriach wiekowych, w tym 3 złote i 2 srebrne. Podczas tegorocznej piekoszowskiej rundy Świętokrzyskiej Ligi Szkółek Kolarskich łatwo nie było, bo i rywalizacja wśród miłośników kolarstwa była bardzo zacięta. Szkółka Kolarska z Piekoszowa ma jednak w swoich szeregach prawdziwych mistrzów, którzy radzą sobie doskonale w każdych warunkach. Tak też było w przypadku Katarzyny Zagnińskiej, która jest niekwestionowaną liderką kolarstwa w swojej kategorii wiekowej i świetnie zapowiadającą się zawodniczką. Na pewno tak, już sama sporo trenuje. W przyszłym roku, już teraz zaczyna treningi w Koronie Kielce, w klubie kolarskim Korona Kielce, cykl Korona Kielce. Jest bardzo sumienna, zawzięta, uparta i myślę, że na pewno w przyszłości osiągnie jeszcze większe sukcesy. Ciężkie treningi na pewno, to dają też dużo siły i wszystkie wyścigi, motywacje. A jak wyglądają treningi? Najczęściej spotykamy się razem ze wszystkimi ze szkółki w jednym miejscu umówionym i mamy ustaloną trasę, jeździmy ileś tam okrążeń, zależy ile trener nam powie. Skąd ta pasja u Ciebie? Chyba koleżanka mnie zaraziła, kiedy się zapisała też do szkółki. Po prostu powiedziała, żebym też spróbowała i jakoś się zapisałam i tak poszło dalej. Jeździsz już od 4 lat i masz bardzo dobre wyniki, bardzo wysoko jesteś w klasyfikacji w Świętokrzyskiej Lidze Szkółek Kolarskich. Na pierwszym miejscu to ogromny sukces, można powiedzieć. Tak, na pewno. To jest też motywacja do dalszej pracy, żeby dalej trenować. Równie dobrze pojechał Filip Przewoźniak, który w kategorii wiekowej chłopców rocznik 2009 i młodsi zajął pierwsze miejsce oraz jego klubowy kolega Oskar Sulka, który w tej samej kategorii wywalczył srebro. A skąd akurat taka pasja u Was? A, z ciekawości, mi się spodobała. Jak byliśmy mali, to już zaczęliśmy jeździć. A dzisiejsze zawody trudne były? No, takie sobie trudno. Średnio. Konkurencja wymagająca? No, bardzo wymagająca. A jak oceniacie trasę dzisiejszą? Trudna, dość trudna. Fajna. Dużo przewyższeń było? Mało. Jeśli się umie jeździć, to nie była trudna. Warto przypomnieć, że Szkółka Kolarska z gminy Piekoszów, klub sportowy Feniks Jaworznia istnieje od 2015 roku. Zarejestrowanych członków każdego roku przybywa, a kolarstwo staje się popularną dyscypliną. Co daje kolarstwo? Kolarstwo przede wszystkim w sytuacji, kiedy ktoś wygrywa, na pewno daje dużo szczęścia, ale powoduje, że dzieci są solidne, starają się lepiej uczyć, bo chcą się też pokazać od tej strony intelektualnej jak najlepiej. Na pewno też są bardziej sumienne, solidne, obowiązkowe, także mnóstwo jest takich rzeczy, które są związane z tym, że dzieciaki uczestniczą w wyścigach. A jeszcze jak wygrywają, no to są jeszcze w dodatku bardzo szczęśliwe. Czyli ten sport przekłada się na późniejsze sukcesy? Myślę, że tak. Jeżeli no wiadomo, że nie wszystkim dzieciakom uda się osiągnąć sukcesy w sporcie, ale te nawyki, które nabiorą w trakcie trenowania, na pewno przynoszą do życia codziennego i w swoim życiu zawodowym też będą nosić sukcesy. Czego życzyć? Gratulacje. Przede wszystkim tego, żeby jeszcze więcej dzieciaków z nami trenowało, żeby było jeszcze więcej wyścigów i żebyśmy odnosili jeszcze większe sukcesy. Czego życzę, dziękuję. Dziękuję bardzo. Młodzi kolarze zgodnie podkreślali, że runda piekoszowska była wymagająca, a trasa wcale nie należała do najłatwiejszych, a konkurencja też była duża. W organizowanych przez Świętokrzyski Związek Kolarstwa zawodach udział wzięli kolarze ze szkółek kolarskich z terenu całego województwa świętokrzyskiego. Szkółka z Piekoszowa, prowadzona przez Dariusza Kwiatkowskiego, zajęła tym razem 4. miejsce w klasyfikacji ogólnej.